No nie okazał. Zrobiłaś. Za głupole. Uchachało się dziecko. Uchachało się dziecko. Matkę wrzucił do zaspy. No ha ha ha. Do domu. Piotru dzisiaj dzieba jajo. Co pan będę śniadanie nagrywać? To samo. Cały czas jest to samo. Bo to samo bierzemy. Halo, dzień dobry, witam się z wami kolejnego dnia. Czekam tutaj na moich kierowców. Ubrana, proszę. W sweterek, w ciepłą kurtałkę z Celbes. Wybieramy się dzisiaj na Goldek. Ale chociaż w sumie nie wiedziałam, że jest dzisiaj zamknięty, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Sprawdzaliśmy też drugi lodowiec. Nazywa się Milchstadt, coś tam Gletscher, coś takiego. Więc my tylko krajoznawczo wyjedziemy sobie na górkę, zobaczymy widoki. Patrzyliśmy na kamerki, świeci słońce, a tutaj u nas zamglone. Siedzimy po prostu w tej mgle przy jeziorze, od jeziora jest po prostu straszna, straszna mgła, jak wyjeżdżamy wyżej. Zresztą to też widać, jak jedziemy samochodem, po prostu wyżej tej mgły nie ma. Więc mamy zamiar dzisiaj wsiąść w jakąś kolejkę, przejechać się, zobaczyć ładne widoki, szczyty. Taka dzisiaj wycieczka. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt i no sporo rzeczy może być zamkniętych, więc musimy czatować, musimy popatrzeć, które są otwarte, które są zamknięte i po prostu celować w te otwarte. No więc ubrani, kalesonki ubrane, ciepłe ocieplacze ubrane, odzież termiczna i czekam na mojego... O jest, podjeżdża. Odjeżdża. Więc przyjechaliśmy do Goldek. Goldek Lifestyle, coś tam ten. Jest wyciąg, więc my jako wędrowni, podróżnicy kupiliśmy sobie takie trzy wejściówki na wjazd do góry, zjazd na dół. Nie będziemy jeździć na nartach. Tutaj też chyba nie ma toru saneczkowego, z tego co się orientuję. Więc wyjeżdżamy na górę zobaczyć piękne widoki. Mam nadzieję, że takie będą, bo w ogóle patrzyłam na kamerki, to tutaj jest zadymione. A u góry świeci piękne słońce, mam ze sobą okulary, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie widać. Więc wyjedziemy sobie, gondolki tutaj latają do góry i zobaczymy. To jest oddalone 11 km od Zeeboden, tam gdzie mieszkamy, więc spoko. Ale patrzyliśmy jeszcze na jedną miejscówkę, która jest jeszcze 50 km oddalona. I to jest lodowiec, z tego co patrzyliśmy. Rozumiemy. Mil coś tam lodowiec. Więc no to trochę jest oddalone, więc zobaczymy, jak jest tutaj, jak będzie wystarczająco, jak widoki będą super. Zatańczę taniec tiktokowy na górze i tyle. I jedziemy. A jeszcze wam powiem, że szły tutaj takie maluchy, małe dzieci i taki mały pierdek, nie wiem, chyba miał no nie więcej niż 3 lata, w butach plastikowych śmigał do góry. Wyciągał ręce do mamy, że chce na ręce, żeby go wzięła. Nie ma! Nichu! Zapierniczasz do góry. I on będzie jeździł na nartach, słuchajcie. Także to też jest bardzo ciekawa opcja. Muszę to zobaczyć.
Wow, no kuźwa, no to daj spokój, a my tam siedzimy w tych, wiesz, w tej mgle. My w tej mgle cały czas, tak. In my mother's a desert. Run me dry on the tip of my tongue. I can taste your lies. How to measure the love you throw around. I could never hold you down. You're tall as the earth. So full of emotion. No słuchajcie, widoki z tej kolejki były takie, że po prostu ja siedziałam i się patrzyłam, zresztą chyba widzicie z tyłu za mną, jak to wygląda pięknie, świeci słońce, piękna pogoda, nawet nie jest tak zimno, nawet nie jest tak zimno, bałam się, nie że... Wieje. Co? Nie wieje. Nie wieje, nie jest tak zimno, bałam się, że będzie po prostu ziom, ale fajnie, dużo śniegu, biało. No super, super, jeszcze pójdziemy z drugiej strony zobaczyć. No i tam jest druga kolejka i tą drugą kolejką krzesełkową można sobie wyjechać jeszcze wyżej. Pytanie, czy wędrowcy, zagubieni wędrowcy mogą trasą przechodzić? O, tutaj z góry też zjeżdżają. No, super. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Ale fajowo. Muszę się zasunąć, bo jednak śnieg to jest śnieg. O, tutaj jest ten wyciąg. Za nią miał się podpiąć Hammond. Nie mogę uwierzyć, że istnieje to miejsce w ogóle. Siedzimy. Nic się nie dzieje. Jemy fryteczki. Widoki. No Piotruniu ma takie, nasz kierowca, franciszkański. Franciszkańskie bez alkoholu. Bez alkoholu. Ale patrz jakie mętne. No. Tu się herbatka parzy. A tu jeszcze tutaj na mamy cydr grzany, kakałko. Proszę Państwa, i to z takim widokiem. Piweczko. Antoni ma kakałko.
Wypiliśmy herbatkę, wypiliśmy cydra, piwko, wszystko podzieliliśmy. No słuchajcie, tutaj super ciepło. Super ciepło, ja sobie chodzę w samym sweterku, słoneczko grzeje, więc tym bardziej tam na ławkach było bardzo, bardzo ciepło, więc jeszcze się można rozgrzać dodatkowo. No widoki są cudowne, widoki są cudowne, nawet bym nie pomyślała, że tak blisko, bo to jest 11 km, jeszcze raz powiem, od Siboden. Nie sądziłabym, że takie coś, taki kurort narciarski jest blisko. Takie widoki, takie góry, no po prostu szok, a my tam nie widzimy za dużo jednak. Więc no pięknie, 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 można sobie przyjeść, tak jak my, nawet po prostu bez nart, bez niczego, przyjechać sobie tutaj, zjeść coś, wypić, czy pospacerować i naprawdę jest super, bajkowo, no i świeci słońce, no i pogoda, no i świetnie, no po prostu super, super, jestem zadowolona z dzisiejszego wypadu. Nie płaci się za kibelek, jakby ktoś chciał. Cześciutko cieplutko. O, już ciutko dziecko śpi. Tam też są piękne szczyty. No dookoła, to jest niesamowite, że dookoła góry. Tutaj są najgorsze. Tutaj są najgorsze. Takie czarne, ale tu no po prostu przepięknie. No meable, no meable. Trzymaj to. No ja mam drugą. No tu jest jeszcze łykas, no to ja jeszcze łyknę sobie. Na gardełko. Zdrowie! Zdrowie. Content 18+. Teleszka sobie. Hu hu hu! Jak, smaczne? Ha ha ha! Smaczne? Syrop z alkoholem. Jak syrop z alkoholem. Ale taki górski klimat. Górski smak. Idziemy na spacerek. Gdzie? Tam idziemy się przejść. Zobaczycie, jak dzieciaki zjeżdżają. Bo już tak słońce już tak nie naparza za bardzo. Więc zobaczymy, jaki widok jest z tamtej strony i później będziemy zjeżdżać, nie? Tak jest. No. We'll be right back.
45 cm śniegu. Idziemy w dzicz. Nie ma tu już ludzi. Jak podróż? Fajnie. Jest super. Świeżutkie powietrze. Na spacerek. Spokojnie. Wiesz co, bo tak pokazują, że są kolejki, nasrane ludzi. Wcale nie. To święta w sumie, nie? Więc wcale nie jest źle. No. Tego krzesełkowego. Co to jest? Od krzesełkowego, ale co? Tam jest krzyż, a to jest wyżej jeszcze. No to jak to jest możliwe? To który to jest szczyt Goldek? Może nie, perspektywa. Myślę, że może to jest szczyt Goldek. Bo jak ja poczułam, to jest taka antenka biało-czerwona. Czy ja to? Za głupole! Uchachało się dziecko. Matkę wrzucił do zaspy. No ha ha ha! Do domu. Jedziemy do domu. Koniec. Wszyscy sobie śpiewają Happy Birthday. Wszyscy mają tą samą melodię. Po niemiecku i po angielsku, a mamy 100 lat, 100 lat. Nie może być szczęśliwych urodzin dla ciebie. Szczęśliwych urodzin dla ciebie. Czemu nie może tak być? Fajnie, że tu pod spodem można przejść, no nie? Fajnie. Kończymy naszą wycieczkę. Kończymy naszą wycieczkę tutaj. Zbieramy się, jedziemy na dół. Jeszcze będą piękne widoki na dole, mam nadzieję. A co później, to będziemy się chyba relaksować, ale jeszcze jest w fazie planowania, więc zbieramy się, wsiadamy w gondolkę i jedziemy już na dół. No spędziliśmy tu dobre 3 godziny, nie? Tak od 11, 12 to było, jak byliśmy w domku. 14. No, najwyższy czas wracać. Nogach. Slow. Idą tam na nogach. Obserwuję ludzi. Jak sobie jeżdżą. Jak sobie hamują. O, tu tam jadą właśnie, który tam się zaczyna. Ale pięknie. Ale pięknie. Ten sam styl. Taki masz styl? Nie. Ja jak jeździłam, to tak. Jakbyś...
spacerował. Tak jeździłam. Zawsze mi się podobało, że nogi razem. Nogi razem. A ja tak. Uwaga, bo nadjeżdżam! No, niestety. Bye bye. Tam byliśmy. Obeszliśmy to jeziorko dookoła. No. Tak? Widać mgłę. Mhm. Albo dym. Dym. Już? Zjechaliśmy na dół. Zapomniałam wam powiedzieć cena. Cena ile dla takiej atrakcji. My jako pichurzy wędrowcy zapłaciliśmy inną cenę niż karnetyjski pas dla narciarzy. I dorośli po 14 euro, młodzież junior 11. Tam i z powrotem. Wyjazd góra-dół, więc myślę, że to jest spoko. No i na górze możecie siedzieć sobie ile tam zażyczycie sobie, przy czym ostatni zjazd z tą gondolą jest 15.30. Tak było, nie? 15.30, bo się później robi ciemno, no i już jest nieciekawie, a te statki chyba nie są oświetlone. Nie widziałem, żeby było. No, wydaje mi się, że nie są oświetlone, więc ostatni zjazd jest 15.30. No więc już jakby, nie? 14.30 za godzinę, więc wszyscy się będą zbierać za niedługo. No więc myślę, że cena spoko, jak dla piechurów, ale skipasy też nie były drogie, także idziemy zwrócić kartoszki, bo mieliśmy jeszcze na nie kaucję po 5 euro za kartę. Co tam dostałaś, Magda? Mapkę. Wszystkie atrakcje i mapa. Na pamiątkę. Na pamiątkę, Piotrek, do tego pudełeczka na strych. Idziemy z Antonim na obczajkę. Na obczajkę po hotelu, bo życzył sobie tego basen. Mamy basen w hotelu. Ja wzięłam wszystkim kąpielówki i strój sobie wzięłam, więc można na basen skoczyć. A mamy taki wolny popołudnie dzisiaj. Dzisiaj już się nigdzie nie wybieramy. Trochę żeśmy pochodzili po tym śniegu. Więc jedziemy na obczajkę. No chodź. Tam, przy Wellness. Obczailiśmy, ale nie nagrywaliśmy, bo się tam ludzie kąpali, więc ten. No więc jest basenik. Więc jest basenik i... No, więc na baseniku jest dużo ludzi. Nie nagrywałam, no bo tam byli. No i my się chyba nie wybieramy na basenik, bo jest po prostu full. A ma za mało jest tych... leżaków. Teraz jest taki czas basenowy właśnie. Może pójdziemy na bilarda za to. Pasowałoby i zobaczyć, co jest bilard. Ajajaj, widoczek. No dobra, to idziemy na bilarda. Idziemy na bilarda, bo tam się w pół hotelu się na basen. Piotrek już zjadł. Już od razu mamy deserek taki. Taki fajny z kruszonymi biszkoptami, jak sądzę. A to jest rosół. A co to było to w środku? To jest taki placek. Placek. Rosół ciężko z takim. Z czym jest? Chyba z serem w środku. Co ty gadasz? Rosół z plackiem. Albo placek z rosołem. Wszyscy mamy indyka.